Hej, tu Dalmar, witam serdecznie w Gerondo Total War 2. Szybki rzut oka na mapę. Czerwone to moje. I mój cel. Nie toczę aktualnie żadnej wojny. Mam dwa problemy. Moim pierwszym są buntownicy, którzy pojawili się w pobliżu Alai. Tam jest problem z ładem publicznym generalnie. Jakieś tutaj pasztety są. Drugim moim problemem jest to, że moje dwie prowincje. Tak, może je pokażę. O, tutaj. Brakuje mi do szczęścia, żeby móc wprowadzić i zarządzać edyktami. Brakuje mi zajęcia Lilibeaum. To łacina moja nie jest najlepsza. Oraz Karalis. Z tego względu, że to jest to druga dzielnica. I żeby to zrobić, muszę oczywiście wypowiedzieć wojnę Kartagińczykom, czyli dojść do pierwszej wojny punickiej. Ja sobie na początek zbiorę siły. Czyli zmobilizuję flotę w jednym miejscu oraz przegonię buntowników oraz wyślę dwie armie. Pierwsza, która już podróżuje na południe. O taka. I ona zajmie się tym pięknym miastem. I zrobi to od strony lądu, żeby nie było. Tu jeszcze są posiłki, które będą stanowiły moje odwody w razie niespodzianek. Flotę zmobilizujemy może w tym miejscu. A tu buduje się legion, który dokona najazdu na Karalis. Ok. Werbunek poproszę. Jeszcze przydałoby się. No, widać, nie dysponuję zbyt dużą ilością gotówki, to jest mój problem. Nie, nie wchodźcie do miasta, jak nie musicie. Zobaczmy, tak, technologia. Przydałoby się na czymś popracować, co zwiększy moją kasę, czyli nad gospodarką. Plus 2 do przychodów z umów handlowych, handlarze winem. Przychody z rolnictwa. To poproszę. Ja mam dużo ludzi, jakieś pola uprawne, jak nie mam. Gdzieś tu są pola uprawne, mam jakieś pola. Mniejsza osada, oliwki i takie tam inne rzeczy. Tak, mam jakieś zboża, to będzie więcej kasiury. Dobra. Zobaczmy szybki rzut oka na ten ład publiczny, jak to wygląda. To jest prowincje. Dochód, ład publiczny, zmiana w każdej turze na plus 5, no ewidentnie można zająć się zwiększeniem i finansów. Bieżący edypt, chleb i igrzyska, podatki, gdzie są, były tu w handel i finanse, proszę zwiększyć. Tak, 800 na turę, niech przychodzi tutaj denarów i kończymy turę. Kobieta w spokoju dożyła końca swych dni. Gdzież to? Uśpiek. Dzielnica biedoty. Proszę przekształcić, zburzyć. Cóż, wypowiedziano wojnę Liguria i Wenetowie, to jest, na razie mnie nie interesuje. Zwerbowałem jednostki i niezadowolona ludność na Sardynii cały czas. Podatki minus 1, niewolnicy, różnice kulturowe są za duże, no to jest problem całości. Ale jest tylko 60. I powstaje tutaj coraz silniejsza armia tych buntowników. Chodźcie tutaj, musicie wspomóc mój garnizon. Tylko wy wsiądziecie na łódkę dopiero pod Neapolem, no trudno. Tak. Flota, tak jak mówiłem, się przywita w tym miejscu.
Pokaż się. Lewym by wybrać, by zdobyć więcej informacji. Nie, żadne samouczki mnie nie interesują. Moment. Interesujecie mnie tylko i wyłącznie z punktu widzenia, ty jesteś lepszym dowódcą. Dobra, właśnie o to chodzi. Więc ty oddajesz wszystkie okręty i tak. Chodź tutaj, będziesz wspomagał walkę z buntownikami, a ty, twoim celem będzie piewcy 140 Kartagina. Przygotujesz się do inwazji, do kontroli morza śródziemnego. Płyniesz, ty się ruszasz. Zasuwaj, chłopie. Dobra, wszyscy się chyba ruszyli. Ciebie może wyślemy do Rzymu na werbowanie jednostek. A ty wejdziesz do miasta, żeby pilnować porządku. I w razie czego, no dobra, koniec tury. Kartagińczycy najmniej słynęli z silnej floty. Na lądzie tylko za czasów Hannibala szło im dobrze, ale problemy polityczne nie pozwoliły im wykorzystać tej przewagi. Strafiona ludność. Ci cały czas są strafieni. Ten rośnie w siłę, co jest strasznie irytujące. Kończono budowę kaplicy. To powoduje, że ład publiczny tutaj jeszcze rośnie. Widać, że jest super. Natomiast tu jest beznadziejnie. Beznadziejnie. Ale podatki ustala się no, tylko dla całości wszystkich. To jest takie idiotyczne dla wszystkich. Nie mogę osobno podatków ustalić dla tej prowincji. Różnice kulturowe się nie zacierają. Minus 2 do rozwoju. Zaraz wam wyleczę was z niepokojów. Nie, tylko tak ty i ty. Jeszcze raz tu. Do portu. Aha, potwierdzi, dobrze. Ty, chłopie, spadasz z powrotem do Rzymu. Ty też do Rzymu. Natomiast ty masz tutaj wesprzeć zadymę związaną z buntownikami. Mój dzielny dowódca rzymski maszeruje. Gotowy do bitwy. To tu sobie zrobimy wielką armię. Da radę? Da radę. Wszyscy proszę. Nie mogę zatwierdzić takiego ruchu. Będziecie stanowili moje odwody w takim razie. Zobaczymy, co się wydarzy. Może was dziś przerzucimy. Dobra, teraz tak. Tu stanowiły. Poproszę zbudować. Proszę zbudować. Jak w ogóle w tej dzielnicy się to dzieje? Gdzie jest ten wykres magna? O tak, jako całość. Podatki, to lipa, budynki, że jest brud i ubóstwo, różnice i tutaj też jest. Czyli zainwestujemy w ład oczywiście. Plus do ładu. Przychody z przemysłu, do ładu publicznego i do przychodów z kultury.
kultury nie szerzymy może. Albo to daje do ładu i rozprzestrzenia kulturę. No to poproszę. To poproszę. Czy ja mogę to wydłużyć? Przekształć burz w rzymską wioskę. Już kas nie będzie. Dobrze. I teraz tak. Nie mogę, bo byliście z no, scalani, że tak powiem. No dobra, kończymy tutaj. Bardzo technologie, podwojenie plonów. Dobrze, natchniona ludność to witali, są ci, są świetni. Nadwyżka populacji też witali. Tam się dopiero ładnie rozwijać. Okej, okay. No i teraz jak to wygląda? Zaczynamy sobie dwie bitwy może. Pogonimy tych buntowników. A pogonimy ich, powiedziałem. Nie tryb forsowny, tylko domyślny. I atakuj. Stocz bitwę. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. Jeśli przegramy, to zawsze będą niższe koszty utrzymania wojska i zwiększy nam się przychód. Przeciwnik ma dużo porucarzy. I zakładam, że ma lekkie jednostki tylko. Tylko szef jest dobry. Buntownicy z Ligi Etruskiej. Oni mi krwi napsuli. Jeszcze się buntuje. Brak opadów. I jestem tutaj. Taka okazja nie może się powtórzyć w ten sposób. Na górce wszyscy poproszę. Dacie radę podejść? Nie dacie rady. Dobrze. Teraz tak. Was zgrupujemy w jedną linię. I też was ustawimy na górce, tylko się rozciągniecie. Dobrze. Szefa ustawimy z tyłu, żeby was wspierał. I od wody w lesie tutaj rozpocznie bitwę. I nie ruszamy się stąd. Przeciwnik ma przewagę. Wychodźcie do przodu. W ogóle można wykorzystać by te lasy. Skoro tak się dzieje, niech przeciwnik trochę nas poszuka. Zakładam, że on jest na tym wzgórzu. Ma taką przewagę, że powinien mnie tutaj pocisnąć. Jest, są. Idę. Stójcie. Z tej strony będą szli. Procarze, rekruci. Ej, chodźcie, chodźcie! Na co czekacie? Łucznicy. Czyli reszta to są łucznicy. Pokażcie się, jacy jesteście dobrzy. Da się was przybliżyć, ale zobaczcie, czy jesteście uzbrojeni w szmaty, czy macie też coś cięższego na sobie. No i przeciwnik nam nie czeka. Niby ja atakuję buntowników.
teraz co tu zrobić? Ruszymy od wody. Jeśli przeciwnik nie chce, to my się ruszymy. Chodźcie. Na lewą stronę. Przemaszerujecie sobie. A wy może generale w prawo. Generał przykuwa uwagę. Też nie, generał też zostaje tutaj. Dwie kohorty jednych oszczepników przesuniemy na lewą flankę, tutaj lasami, oni przejdą tutaj dookoła i wyjdą na tyły przeciwnika. Jeśli to się uda i komp się nie ruszy, to cała reszta ruszy ładnie do przodu i zewrze się z przeciwnikiem. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jak zostaną wzięci dwa ognie, tym bardziej, że to są moje doborowe oddziały, to powinno być ładne zwycięstwo. Którędy oni idą? Tu macie iść. No i okej. To tak. Moje wojska się przegrupowały. I dwie kohorty oraz jeden oddział oszczepników znalazł się na tyłach wroga. Przeszli tym lasem dookoła. Nie pokazywałem tego, bo się nic kompletnie nie działo. Po prostu był 10-minutowy przemarsz wojsk. Komputer to się robi, symuluje jakieś ruchy w jedną, w drugą stronę. Ja teraz spróbuję. Cała sztuka polega na tym, żeby to dobrze zsynchronizować. A więc tak, po kolei. Ty uderzasz na tych. Wy ty na tych. Ty na tych. Wy tu. 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 Kawaleria podjedzie z prawej strony. A z kolei moje legiony zasuwają tu. No i zaraz zobaczymy, patrzymy, co się będzie działo. Tych. I też tych związać tutaj ostrzałem. Cała reszta idzie, jak tutaj wygląda marsz. Wy przyspieszacie. Wy też proszę przyspieszyć. A generał wyjedzie tu z prawej flanki skosić oddział procarzy. Pod górkę się przebiegniecie, to się zmęczycie trochę. Tu. Dobrze. Tu jest już ostrzał. Atakować. Tych, tych. Tych, szefo tu. Tu nastąpił ostrzał. Wy zmiażdżycie tych hoplitów, a wy tych. I dochodzi do bitwy, do pierwszego starcia. Lecą oszczepnicy, pierwsze ofiary. Tu jest drugi oddział. Nasi żołnierze nie słabną. Nie ma takiej opcji. Tych skręcić mi tutaj, wy tych. Świetnie. Atakują naszego generała? Strzelają, jak rozumiem. Wycofać się. Generał nie może.
drugi oddech, proszę i wycofać się. Ostrzelać tych baranów. Tu jest walka, poproszę. Wy tu zostaniecie. Zmiażdżyć ich. Na co czekacie? Wystrzelać ich. Wódz Polek, no jakie to? Nie wydostał się z tego okrążenia, no kurczę. Tu, tych. Tu. Ci tu strzelają. Ach, tam. Nie tak miało być. Tu jest dobrze. Ci tu mają przekitrane. Uderzyć na nich. Z flanką, jak skoro spierniczyli. Łucznicy gorliwy. Wystrzelajcie ich. Tu, gazem. Dobrze. Tu jest kolejny legion, który tych zaatakuje. Zwiążecie ich na flankę. Dobrze. Wystrzelajcie tych gości. Tu. Chodźcie tutaj, bo tam włócznicy was zjedzą. Uderzacie. Zamykamy przeciwników w okrążeniu. Tak jest. Ale lecą fantastyczne pociski. Rozbić przeciwnika. Tak jest. Teraz się przenosi to wszystko na naszą. Tych. Ci spieprzają. Tutaj. Zwycięstwo. No i tylko plama polegająca na tym, że generał Polek, jak ja mogłem do tego doprowadzić? No tą prawą flankę chciałem go wyciągnąć po to, żeby no, jeszcze zajął się, rozjechał łuczników, a tymczasem rozjechali mi generała. To jest. Było zakończ bitwę przecież. Wyjdź z bitwy, tak. Minimalne zwycięstwo. Straty 400, a oni 1200 to są minimalne zwycięstwo. Mając dwukrotną przewagę. Ale jednak rzymskie legiony to power. Silne oddziały, strasznie są tutaj piechury. Muszę sobie generałów wymienić. Ci kawalerzyści to tragedia. Jak będę werbował nowy dowód, wolę pretoria. Wszystkich jeńców zabijamy. Nie chcę żadnych buntowników mieć na. I Straż Przybrzeżna dokładnie. Teraz wezmę sobie legionistów weteranów do nowego dowódcy. Nie chcę po prostu mieć żadnych buntowników, niewolników, bo to spowalnia. Armia buntowników. No uciekł chłopak. Więc warto byłoby go pogonić.
No i to już sobie automatycznie poruszę, skoro mam taką przewagę. Automatycznie minimalne zwycięstwo, zdecydowane zwycięstwo. Liczebność po bitwie 80%. Zabij wszystkich. Przy okazji dowódca awansował. To była pierwsza. No, mogę już klikać? Mogę. Dobra. No. Umiejętność wojownik. Plus jeden do zapału. I tu poproszę doradcę. Ład publiczny kat. Dobrze. Wracaj leczyć rany. Ty pilnujesz portu. Ty zgodnie z obietnicą do Neapolu. Na werbunek oddziałów. No i teraz czas na danie główne. Liberium ma być moje. Wypowiedzenie wojny. Sojusznicy, nowa Kartagina. Ale toczą wojnę z trzema nacjami. Dobrze. Fajne są te teksty. No dojdź do tego i zaatakuj flotę. Bitwa. Święta kompania. Statki. No jeśli takie mam, nie stocz bitwę, tylko automatycznie poproszę. Liczebność po bitwie 84. Proszę. Zdecydowanie pojmani wrogowie. Okupacja. Tu jest. Morscy łupiescy. Łupieszcy, ale to jest nie Kartagina. I poproszę wprowadzić chleb i igrzyska, żeby byli szczęśliwi, przeburzyć. Poproszę w międzyczasie w mojej kochanej miejscowości ten, jak to się nazywa, gruz i zgliszcza. A wy... pełne zanurzenie i płyniecie. To jest wasz następny cel, czyli Karylis. Okej. Okay. Koniec tury poproszę. Nie, moment. Technologia. Jak to było z tą gospodarką? Gospodarka. Przychody z rolnictwa i akwedukty i takie tam inne. Pracować. Jeszcze mój dzielny generał. Gdzie masz autorytet, przebiegłość, zapał. Doradcę, który daje nie budowę okrętów, tylko... do floty był chłopak. Jest. Plus jeden do autorytetu podczas dowodzenia flotą. No i kończymy turę. Zobaczymy, co się wydarzy. Kat. Płyną Kartagińczycy. Płyną. Od razu ściągają się swoje armie. Ateny? Ta frakcja wypowiedziała ci wojnę. Sparta. I sojusznikami są Ateny. Wojna to dla was za mało. Niech wszystkie furie pękają.
I oni z nikim nie walczą. Dobra, dobra. Sparta out. Sparta, czyli trzeba rozwiązać problem grecki. Będzie jeszcze. O, i się robi problematycznie. Port zablokowany. Nowy cel. Jeśli w pokoju szykuj się do wojny, utrzymaj następującą liczbę oddziałów 60. Nagroda będzie skarbiec na ten. Dobra, ukończono budowę. Świetnie, wydano edykt. Uzyskano cechę. Dowódca floty. To zaraz się rozprawimy. Niezadowolona ludność. I tutaj. Tu jest niezadowolona ludność. Siedem tysięcy. Jak miło i to w takim momencie. Ze względu na ilość posiadanych oddziałów. No to my się to Rzym szykuje się do wojny. I to jest coś, co powinno spowodować moje przetrwanie i jakieś szanse w trakcie wojny zarówno ze Spartą i z Ateńczykami. Chociaż wydaje mi się, że oni nie posiadają za wiele osiadłości. Natomiast Kartagina, która już w zasadzie nie istnieje, bo to chyba jej ostatnia osada. Ale problem jest z nową Kartaginą. To jest bardzo silny przeciwnik. Okej. Okay. To pozdrawiam i do zobaczenia w dalszej części Dzielnych Rzymian. Się zaczyna kampania rozkręcać. Bardzo dobrze. Pozdrawiam. Hej.